witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Filmie prawdy. Testu dla tego beta. Trabuco Selector TLS Power 8-metrowy, który według producenta jest w stanie zatrzymać każdą bardzo dużą rybę. Dziś będę mógł, może tak trochę na przekór mówię, będę mógł się o tym przekonać. Słuchajcie, ja nie wiem, czy już nie mam żony. No ale wiecie, przede wszystkim ta duża, bardzo duża ryba, brzana, bo w szczególności ją mam na myśli, musi wziąć. Jak weźmie, to dopiero będę się potem martwił. Czy rzeczywiście jest w stanie ten bat ją zatrzymać? To naprawdę prawdziwy dzień dla niego. W ogóle można zadać pytanie, czy bat i rzeka Odra, w szczególności prosty odcinek rzeki, bo tam najczęściej spodziewamy się największych ryb, to autostrady, przez które przepływają ryby w górę rzeki, w dół. I czy to naprawdę jest dobre połączenie? A dlaczegoż by nie? A ile jest filmów, gdzie to ludzie potrafią wręcz potężne ryby holować właśnie na bata. I dajmy mu szansę, bo jeszcze jej takiej nie miał i bardzo bym chciał dzisiaj tę rybę dostać. Już wam prezentowałem hol brzany, na przykład mój Jackson XT Pro Turbo Pole. Już wyjął je kilka, owszem przy jednej nie wytrzymał, strzelił, ale była wielka szansa, choć to prawda jedyna na podebranie tej ryby, którą nie wykorzystałem. Bo to naprawdę nie jest takie proste. I niestety ten bat strzelił. Ten wierzę, że nie strzeli, chociaż nigdy na 100% nie można być pewnym. Dlatego jestem przekonany o tym, że jak najbardziej te ryby nawet można poławiać batem pod warunkiem, że jest on na tyle mocny, że jest w stanie ją zatrzymać. Stąd też odpowiednie przygotowanie zestawu. Po pierwsze dla tego bata, a po drugie na te królewskie ryby. Żyłka, więc główna.
którą tutaj zamontowałem, to 0,28, przyponówka 0,25, a więc sami zobaczcie, jakie to połączenie. No bo szczerze, jeżeli mówimy o tych najsilniejszych rybach, no to jaką żyłkę, tę przyponową, skupmy się na przyponie, bo on ma być najsłabszym ogniwem, no to jaką powinienem tutaj dać? 0,18? No w jaki sposób zatrzymam 0,18 i zamortyzuję no tę rybę, która podczas zacięcia często płynie w siną dal. No w jaki sposób ją zatrzymam? Jaką żyłką? Teraz pokażę Wam kulę. Może zacznę od tych najbardziej pracujących. Już po kolorze widać, że te kule będą najszybciej rozpoczynać pracę. Ta najszybciej i ta. Te będą nieco później. Następnie te, o ta tutaj, bo kolor na to wskazuje. Ta i ta będzie rozpoczynać jeszcze później. Natomiast te kule powinny stać 4 godziny, bo tyle zamierzam łowić. I to też widać po kolorze. Tutaj jest po prostu więcej gliny, odpowiedniej gliny. I ona była ta jedna, druga, trzecia, czwarta, najbardziej wilgotna. No takie wiecie, no takie mini arbuzy. Oczywiście mam też część do nęcenia, bo te mają za zadanie utrzymać ryby. Przede wszystkim zwabić brzanę i ją utrzymać. No taki placek dla niej musi być. Natomiast te mają wabić ryby inne, bo zależy mi też na leszczach i tym podobnie. To jest brzanówka zanęta połączona z gliną w stosunku 60:40. Natomiast też jeszcze dodałem trochę takiej kukurydzy sfermentowanej. No to nawet tutaj widać. Te kule zostaną położone nieco powyżej, natomiast te kule zostaną położone nieco poniżej. No na pewno nie 0,18. No siłą rzeczy jestem skazany na wiele, wiele bardziej wytrzymałe żyłki. Stąd też 0,25, bo proszę pamiętać, że pole manewru jest naprawdę podczas holu niewielkie, a już, że tak powiem, wyprzedzam fakty czy pewien scenariusz, którego oczywiście na początku łowienia nie mogę znać. Albo ładna płotka, albo jaś, ale obstawiam, że płotka, bo miała ładne oczy pomarańczowe. Zaraz się okaże. Ale potem już nie będzie czasu na wyjaśnienie, stąd Wam już mówię, jak to może wyglądać podczas filmu. Pole manewru do wyholowania jest naprawdę niewielkie i generalnie czym wędkarz dysponuje, to jedynie odległością żyłki, jaką ma od szczytówki do spławika. Ta często jest już naprawdę niewielka. No jeszcze głębokość łowiska, bo ta brzana jak wyjdzie na powierzchnię, no to też w jakiś sposób jeszcze o tę odległość może się oddalić. No i też siłą rzeczy, w jaki sposób ograbiam się też z brań, bo 0,25 to raczej nie jest szczęśliwym wyborem na odrę, gdzie przecież poławia się leszcze, klenie. No te ryby czasami, wiecie, też, no im to nieraz nie przeszkadza średnica, ale
No czasami, no niestety, średnica robi różnicę. O siebie się nie martwię, bo wydaje mi się, że możliwości, umiejętności holu są i generalnie chcę podkreślić, że wędkarz jest tak naprawdę takim dyrygentem i tak jak zagra, tak bat powinien zaśpiewać, dlatego oczywiście będę robił wszystko, by tego bata nie złamać. Jestem gwarantem dla producenta pewnych umiejętności, które mam, bo one muszą być w korelacji ze sprzętem. No nie łudźmy się, nawet ten najmocniejszy, ten najbardziej wytrzymały, jak na przykład Italika FBT Strong, czy też Maver Invincible, no przecież te wędki też można złamać. No, to nie jest tak, że są one wieczne, że są one niezniszczalne. No nie, no naprawdę nieumiejętnym holem wszystko da się złamać. No więc jakby nie patrzeć, sami też sobą musimy prezentować jakąś wartość, by no zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, by wykorzystać przede wszystkim swoje umiejętności, no i też walory bata. Pławik 14-gramowy, tak patrzę na tę wodę, naprawdę bardzo trudno tutaj mi ten spławik dobrać do uciągu, bo ta wachliwość jest tak tutaj dramatyczna w ostatnimi czasy, po tych jeszcze deszczach. Raz jest bardzo dużo, raz jest bardzo mało i bardzo ciężko trafić się z tą gramaturą, ale wydaje mi się, że ta 14 będzie tutaj już na ten stan wody dzisiaj takim naprawdę już ciężkim zestawem do mocnego przytrzymania.
kule zostały scentralizowane, ale zestaw Wam jeszcze raz wytłumaczę. Żyłka główna, przypomnę, 0,28, 0,25, przypon, spławik 14 gramów. I tak, obciążenie główne zastopowane trzema śrucinkami 0,5 grama. Na dole, na górze jedna śrucinka półgramowa zostało wygruntowane do krętlika, więc to obciążenie główne będzie pływać około 45 cm nad dnem. Trochę poniżej, dwie śruciny takie no, prawie sygnalizacyjne, to są tak naprawdę pomocnicze, dwie po pół grama, no i sygnalizacja półgramowa przy samym krętliku, co jest dla mnie istotne. To długość przyponu 30 cm, haczyk 10, co jest ważne, gdy mamy żyłkę 0,25, to taki haczyk musi być bezwzględnie za oczkiem, bo tak na samej łopatce ta żyłka, no jednak przy mocnym obciążeniu podczas holu może niestety nie trzymać się tej łopatki tak mocno. Oczko jednak jest o wiele lepsze, stąd uważam, że tutaj tylko i wyłącznie hak musi być z oczkiem, oczywiście. Oczywistym jest również to, że musi to być mocny hak. Hak taki, który no, przy dużych rybach nie będzie się prostował, więc te druciaki, no to wiecie, no to z tymi druciakami to bywa różnie. Oczywiście też da się holować, też często te haki wytrzymują, ale gdy w szczególności ryby są podpięte, to zapomnijmy, wtedy taki hak, druciak się prostuje i dlatego musi to być taki mocny, kuty. To jest taki zwykły Chińczyk za 4 zł chyba, 4,50 hak kosztowała paczka. Słuchajcie, ja nie wiem, czy już nie mam żony. Albo potężny leszcz. Albo podpięcie, bo chyba to jest podpięcie, ale zobaczcie na ugięcie tego bata. To jest podpięcie, coś mam. Kurde. I to jest piękna ryba, na razie, no może zobaczcie, no. To jest chyba albo jaś, albo kleń podpięty. I to bardzo duży, jacie. Ale rybsko, to jest bardzo duża ryba, no naprawdę, no. I to jeszcze podpięta, no szok, dosłownie szok, no szok. Aja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 j
rybę podpiętą wziąć, nie, jeszcze muszę trochę podciągnąć. Bardzo duży prawdopodobnie kleń. Jejku, co to wędzisko robi, ale ja muszę to podciągnąć, on jest taki prosty. Patrzcie, tutaj nie wiem czy to widać, na pewno będzie z tamtej kamery z góry widać. Dobra, podbieram, bo... O kurczę, no nie jest to takie proste. Jest to bardzo duża ryba. Jest! Zobaczcie, zaraz zobaczycie klenia. Nie wiem, czy to nie jest ponad 50. Ojejku! Ojacie, co to za rybsko! Jaki tłusty! Jacie, zobaczycie go zaraz! O, jaki kleń! Słuchajcie, dwujakowo, 2 kg, ale powiem wam, podpięty i to z nurtu. Naprawdę, powiem tak, ryby rzeczne z nurtu to jest przepaść w porównaniu do tych, które my popularnie nazywamy zwanie.
Niezmiernie mi przykro, że nie było mi dane powalczyć z tą najbardziej szlachetną, że tak powiem, po którą dziś tutaj przyszedłem. Ale jak sami widzicie, to nie koncert życzeń. I po raz kolejny rzeka uświadamia, że to ona stawia i dyktuje warunki, a my tylko musimy się, w tym ja, jej zwyczajnie podporządkować. Ale testy Bata muszę zaliczyć do takiego udanego, z prostego powodu, bo kompletnie nie bałem się wyholować nim te ryby, które wam zaprezentowałem, i nawet ta podpięta ryba, która stawiała kosmiczny opór. I gdy sobie tak uświadomimy, że leży, no nazwijmy to, ciało ryby na powierzchni praktycznie bezwładne, bo tak ma podpięty, wbity haczyk i napierający na nią nurt, no i walczysz z tym nurtem, podciągasz tę rybę, i gdy uświadomisz sobie, jak naprawdę jest to potężny opór, nawet takiej niewielkiej, dwukilogramowej, to wówczas rozumiesz, że naprawdę masz porządny sprzęt. Tutaj nie jeden bat zwyczajnie by strzelił, a mój Jackson XT Pro Turbo Pole wręcz byłby w kawałkach i nie jedna bolonka by nie wytrzymała. Natomiast tutaj ten bat jak najbardziej stawił czoła temu problemowi. Chociaż tak naprawdę zabrakło tej przysłowiowej kropki nad i, zabrakło no tej prawdziwej walki, tego prawdziwego boju, ale jestem przekonany o tym, że wcześniej czy później, tak jak powiedziałem, dostanę tę rybę i będę mógł wam zaprezentować prawdziwy haul. Tak czy inaczej, już wkrótce wybiorę się na drugie podejście, bo tak naprawdę dziś był to pierwszy prawdziwy bój dla tegoż bata. Jakby nie patrzył, piękne ryby wam zaprezentowałem. Bardzo duża ilość cert, która mnie, przyznam szczerze, troszkę zaskakuje. Brakło krąpia, ale te, które złowiłem, to dla mnie tak naprawdę nie miały znaczenia. I w ogóle towar, który dziś podałem do rzeki, to tak naprawdę eliminował sieczkę i jej zwyczajnie nie miałem. I tutaj z tego powodu jestem zadowolony, bo w sumie to, co mogłem, to zrobiłem. A czy miałem brzanę w łowisku, tego nie wiem, ponieważ ona dziś nie dała mi zwyczajnie o sobie znać. Wkrótce drugie podejście. Życzcie mi wszystkiego najlepszego, a ja wam, jak zawsze, odwzajemniam, czyli pozdrawiam was serdecznie i do drugiego podejścia. A teraz go zobaczcie. Jaś, jaki tłusty. Ja, ale klenik. Zobaczcie, bo żeby nie było, oddalam od tego obiektywu, żeby nie było, że przy obiektywie. Jest koło 50 jest, ale on jest taki tłuściok, no ładny jest, a teraz bliżej zobaczcie, jaki piękny. Było co holować, naprawdę. Słuchajcie, ja nie wiem, czy już nie mam żony. Albo potężny leszcz. Albo podpięcie, bo chyba to jest podpięcie, ale zobaczcie na ugięcie tego bata. To jest podpięcie, coś mam. Kurde. To jest piękna ryba, na razie, może zobaczcie. No. To jest chyba albo jaś, albo kleń podpięty. To bardzo duży. Ale rybsko, to jest bardzo duża ryba, no naprawdę, no i to jeszcze podpięta, no szok, dosłownie szok, no szok. Oja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 j
rybę podpiętą wziąć, nie, jeszcze muszę trochę podciągnąć. Bardzo duży prawdopodobnie kleń. Jejku, co to wędzisko robi, ale ja muszę to podciągnąć, on jest takie proste.
Patrzcie. Tutaj nie wiem, czy to widać. Na pewno będzie z tamtej kamery z góry widać. Dobra. Podbieram, bo... Kurczę, no nie jest to takie proste. Jest to bardzo duża ryba. Zobaczcie, zaraz zobaczycie klenia. Nie wiem, czy to nie jest ponad 50. Ojejku. O jacie, co to za rybsko. O jaki tłusty, jacie, zobaczycie go zaraz. O jaki klen. Słuchajcie, około 2 kg, ale powiem wam, podpięty i to z nurtu. Naprawdę, powiem tak, ryby rzeczne...